Szczęść Boże, witajcie, ksiądz Krzysztof Kralka, palotyn z Palotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Cieszę się, że jesteśmy razem. Pozdrawiam Was z Nocy Chwały. Wspaniałe wydarzenie, pełne Bożej obecności, pełne Bożej mocy. Cieszę się, że mogę w nim uczestniczyć i cieszę się, że mogę być jego częścią. Dzisiaj spotykam się z Wami, bo chcę się podzielić bardzo ważnym dla mnie słowem i bardzo ważną wizją, którą Bóg wkłada w moje serce. Zapraszam Was w 8 rozdział Dziejów Apostolskich od wersetu 26. To fragment na pewno doskonale Ci znany, jeżeli żyjesz z Jezusem, jeżeli karmisz się Jego Słowem, jeżeli modlisz się codziennie Jego Słowem, to na pewno kojarzysz historię Filipa, który jest posłany przez Ducha Świętego na pustą drogę i tam na tej drodze spotyka urzędnika królewskiego i tam głosi mu Ewangelię. I dzisiaj chcę mówić Tobie właśnie o tym dostojniku. Nie tyle o Filipie, ale o tym, co zrobił ten dostojnik i co pozwoliło mu tak naprawdę spotkać Jezusa. Na drodze tego człowieka, który był majętny, który był wykształcony, no bo przecież jechał i czytał Księgę Słowa, na drodze tego człowieka, który, można powiedzieć, był wierzącym, bo przyjął judaizm. Mimo że nie był w judaizmie urodzony, to jednak przynależał do narodu wybranego, ponieważ decyzją woli wybrał Boga Żydów. No i ten człowiek czyta fragment proroka i jedzie pustą drogą. Pomimo tego, że ma w ręku słowo, pomimo tego, że przyjął Boga, pomimo tego, że należy w jakiś sposób do narodu wybranego, ta pusta droga symbolizuje to, co jest w jego sercu, ponieważ czyta i nie rozumie, ponieważ czyta i nie jest w stanie przekuć tego słowa w życie. Jeżeli w Kościele mamy w ręku słowo, ale to słowo nie wyjaśnia nam życia, jeżeli nie mamy klucza do tego słowa, jeżeli to słowo nie mówi do nas osobiście, jeżeli my nie czytamy naszego życia w tym słowie, nasze chrześcijaństwo może być bardzo puste. Pomimo tego, że będziemy częścią kultu, który jest sprawowany dla Boga, pomimo, że będziemy się modlić, pomimo, że będziemy spotykać wierzących ludzi, jeżeli słowo nie zacznie czytać naszego życia, w naszym życiu prędzej czy później będzie pustka. Znam wielu ludzi, którzy modlili się, uczestniczyli w nabożeństwach i byli w kościele, ale z powodu tego, że nieśli ze sobą takie pytania, na które nie mogli znaleźć odpowiedzi, porzucili Boga. Ten dworzanin reprezentuje człowieka, który jest głodny. To jest głodny człowiek, spragniony prawdy. Prawdy o jego życiu. Czyta i chce, aby to słowo wyjaśniało jego życie. I łaska Boga, która do niego przychodzi w postaci apostoła, pojawia się Boży posłaniec, który ma klucz. I największą zasługą tego dworzanina jest to, że dopuszcza do siebie Bożego posłańca. I chociaż było to dziwne i podejrzane, bo droga jest pusta i nagle ktoś się przyłącza, nagle ktoś wskakuje do jego powozu, to może być niebezpieczne, nie wiadomo jakie ma zamiary, nie wiadomo co planuje, ale jednak ten dworzanin decyduje się na bardzo odważną decyzję. Pozwala, by Filip przyłączył się do jego drogi. I pozwala, by ta rzeczywistość, która dzieje się w życiu dworzanina, została wyjaśniona przez Filipa. Bóg stawia na naszej drodze mnóstwo ludzi. Bóg stawia też na naszej drodze wielu Bożych posłańców. I potrzebujemy być wrażliwi na to, kogo Bóg stawia na naszej drodze. Potrzebujemy wiary, potrzebujemy takiego zaufania i takiego przeświadczenia, że Bóg posługuje się okolicznościami, ludźmi, sytuacjami, tym, co przyjemne i tym, co niekomfortowe, tym, co rozumiemy i czego nie rozumiemy, żeby tłumaczyć nasze życie. I kiedy Filip otwiera usta i kiedy wyjaśnia, że to wszystko odnosi się do Jezusa, kiedy proklamuje mu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu człowieka, Zbawicielu świata, ten dworzanin wpada w zachwyt, wpada w radość. To jest to, czego szukał. Słowa, które padają z ust Bożego posłańca, są potężnym światłem, które sprawia, że droga już nie jest pusta. Które sprawia, że droga już nie jest
taka spieczona, upalna, ale jest pełna sensu, pełna nadziei, bo tam, gdzie nasze serce spotyka Jezusa, tam to serce wypełnia się nadzieją. I nie mam wątpliwości, że to jest to, czego potrzebujesz. Wciąż więcej nadziei. Wciąż więcej słowa, które przynosi sens. Wciąż więcej słowa, które otwiera perspektywę. Wciąż więcej słowa, które ma moc zamieniać spieczone, samotne, bezsensowne drogi na drogi radosne, na drogi, które wiodą do miejsca, którego pragnę, za którym tęsknię. Dworzanin tego doświadczył. Co więcej, od razu zapragnął chrztu, od razu zapragnął tego zanurzenia w Jezusa. I nad tym fragmentem chcę się bardziej zatrzymać, ponieważ dworzanin już doświadczył mocy Jezusa w Słowie, ale w Bogu jest więcej. I nie poprzestał na tym pragnieniu, które miał do tej pory, i nie poprzestał na tym, co dostał od Boga. Nie poprzestał na tym, że ten fragment Pisma został wyjaśniony. Uwierzył, że jeżeli uczyni radykalny krok, Bóg da mu o wiele więcej. Dlatego decyduje się cały zanurzyć w Jezusie. Decyduje się na chrzest, który jest wszczepieniem w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego decyduje się zrobić coś bardzo radykalnego. Porzuca to, co dawniej. Porzuca swoją religię. Porzuca swój system, w którym się wychowywał. Bo wierzy, że w Jezusie jest więcej. I kiedy zostaje ochrzczony, kiedy całe jego życie jest w Jezusie, jedzie z wielką radością, otrzymuje jeszcze więcej niż dostał przed chwilą. Miej odwagę nie zatrzymywać się na tym, co Bóg ci już dał. Miej odwagę być człowiekiem coraz większych pragnień. Miej odwagę być człowiekiem, który wierzy Bogu, że to, co najlepsze, jest ciągle przed Nim. I choćby nie wiem, jak wspaniałe rzeczy Bóg ci już dał. I choćbyś nie wiem, jak wspaniałych rzeczy doświadczył w Jezusie. I choćby nie wiem, na jakie ważne pytanie Jezus już odpowiedział. On wciąż ma więcej. Zanurzaj się cały w Nim. Żyj chrztem. Żyj zanurzeniem w Jezusa Chrystusa. A Twoje życie będzie pełne radości. Bo Jezus to coś więcej niż odpowiedź na nasze pytania. Bo Jezus to coś więcej niż znalezienie sensu. Bo Jezus to coś więcej niż przywrócenie nadziei. Jezus to życie, które się nigdy nie zmienia, nigdy się nie kończy. To życie, w którym my możemy prawdziwie rozkwitać. I takiego życia Ci życzę i o takie życie dla Ciebie się modlę. Amen. Niech Bóg Tobie błogosławi. Amen.